Halo, halo, witajcie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj Plants vs. Zombie Battle for Neighborville. Jak widzicie, jest to odcinek sponsorowany, dostałem taką ofertę, a że pograłem chwilę i spodobało mi się szczególnie tryb multiplayer, na którym się w dzisiejszym odcinku skupimy, bo jest PvP, można normalnie walczyć, wiecie sobie, 4 na 4, jak w CS-ie, aim się liczy, do tego są skille jak w Overwatchu, więc zaraz to zobaczycie. Nierka jest dosyć mocno rozbudowana, macie pełno różnych rzeczy, możecie sobie w koopie ze znajomymi przechodzić różne poziomy, robić różne questy, grać przeciwko na trybie wieloosobowym, jest tego tutaj, widzicie, pełno. Są różne klasy postaci, każda postać ma inne skille, ale to właśnie wam pokażę na multi, bo już troszkę pograłem i ogarniam, co jaka postać robi, żeby nie było warzywa. Warzywa. Także skupimy się. Dzisiaj pogramy na arenie walk, czyli takie PvP 4 na 4 do 4 wygranych rund. Zagram różnymi postaciami, więc zaczynamy. Słuchajcie, miałem wejść w ten portal, ale zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jak ktoś jest nowy subika, jakiś komentarz miły, czy wam się gireczka podoba, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku, a ja teraz cisnę. Dobra, jesteśmy już na arenie, także lecimy na start. Groszko strzelec. Postacie z ataku troszkę ogarniam, więc myślę, że nie będzie tak źle i pokażemy tutaj mojego mocnego aima. Każda postać ma, wiadomo, inne skille. Znaczy te z ataku myślę, że tak w miarę pamiętam i ogarniam, bo troszkę pograłem, żeby wiecie, warzywa nie było. No i lecimy. 4 na 4 pojedynek to jest, jak ktoś zginie, to po prostu się nie odrodzi, nie? Tak to działa w tym trybie. Także lecimy. Patrzcie, pod E mogę cyk i mogę latać. O, tak. Dobry bajer, co? Dobra, i teraz trzeba ich tam wyciąć troszkę. Ale giniesz, giniesz, kolego! Dobra, mamy jednego fraga. Odpalamy działko. Healuj mnie, mamy healera, to jest spoko. Ale ten jest on jest w miarę ogarnięty, ten typ. O, ale to mi się podoba, bo... Tam jest. Dobra, mamy przewagę, jest dobrze. Dobra, podjedźmy. Bakłażany muszę tym, nie, to jest fasola. Wybuchowa fasola. Muszę z tego nawalać. Dwóch gości jeszcze od nich żyje. Kolejny frag, i jeszcze jeden. On jakąś bombę rzucił. Gdzie on uciekł? Tędy, kurde. Zwiewa nam. 4 na 1 jest. O ty. Odpalam ulti moje. Dawać mi fraga jeszcze jednego. Kurde, a to było dobre. Trochę go złapałem. Nie wiem, gdzie on jest. Kieruję tutaj, patrzcie. I taki tryb mi się podoba, nie? Dobra. I to działa tak, że już nie możemy tą samą postacią zagrać. Więc teraz zagramy pożeraczem. Mamy 1-0. Chyba do czterech wygranych rund, jak się nie mylę. Ale zobaczymy, bo nie chcę tutaj się pomylić. Także lecimy z koksem. Kolejna runda. Pożeracz jakie skille miał? Są zawsze 3 skille każda postać miała. Jeden taki jakby ulti. A, on ma taką ten, że może... Na hita kogoś ściągnąć. Pod ziemią polecieć i na hita typa ściągnąć. Pod Q mam pułapkę taką, jak ktoś wejdzie, to go zatrzymuje. A pod E mam takie... Pluję w gościa i go paraliżuję. Wiecie, ja jestem progamerem w to. Ulu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 l. Cykam trochę. Dzida. Teraz patrzcie, co się będzie działo. Dobra, czekajcie, poczekajmy. Chodź tu! Pyk! I jest frag. Zrobiony. Za tarczą siedzą, oni mają tanka jakiegoś. Ulti! Ja mam 6 HP? Oj, healer. Gdzieś jest healer? Czy o co chodzi, żeby... Dobra. Jest 2 na 1.
Dobra, porobił go. Łatwiutko. Good job, good job. Dobra. Komandor kukurydza. Lecimy. On może strzelać tymi kukurydzami. A tych dwa skill jeszcze. A to zobaczymy, ja pamiętam po obrazkach mniej więcej, co i jak się robi. Także widzicie. Nie jest tak źle. Troszkę pograłem, żeby wiecie. Tutaj był opór postawiony przeciwnikom. Dobra. No to let's go. Kurde, nie pamiętam za bardzo. Pod E na pewno jest ulti, gdzie strzela kukurydzą. Nie wiem, co było Q. Aha, Q to chyba pokazywało przeciwników, gdzie są. A dwójka to jest taki przeskok. Taki parkour. Czekajcie, damy Q. Dobra, nieważne. A nie, patrzcie, dobrze, dobrze. Pierwszy frag... Ale oto nawala, kurde, jak on szybko strzela. No pierdziele, jaki to jest pogrom. I teraz patrzcie to. Kolejny frag. I kolejny frag. Czy będzie ace? Czy będzie ace? Esport ready. Ja jestem tutaj gotowy na wszystko już. Nikt nie ma szans ze mną w to. Dobra. Punkt meczowy. Rośliny. Dobra. O, kung fu. Bierzemy tego. Też go ogarniam. To jest też mocna postać. Ja chyba muszę tutoriale do tej gierki robić, bo normalnie cisnę każdego w to. Ale kurde, myślę, że jakiś większy opór postawią, to może zombiekami później zagramy. Chociaż tam postaci za bardzo nie ogarniam. Dobra. Lecimy. Oni te same postacie wybierają. A, Q to jest taki jakby shield, że nas nie widać. A przeciwników w nim spowalnia. Dwójka to jest tak, że jak wjadę na gościa na blisko, to z kung fu mu tak walne, że zginie, a pod E mam niewidzialność. Ale dostał za to. Dobra, wjeżdżam tam. Dobra, na tego gościa lecimy. Dawaj, 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 dawaj. Na blisko muszę go ten i... Nie ten przycisk, pomyliło mi się. Pomylił mi się przycisk. Ja dwójkę miałem wcisnąć. Dobra, to się wytnie. Ale odwaliłem, nie? Dobra, przegramy teraz. Ale przypał. Przecież to by było po nim, jakbym odpalił dobrego skilla. Dobra, on ma... W sumie, kurde, 1 na 2. Tego zjara. 1 na 1. 25 HP. 9 HP. Chowaj się, gość! No niestety, nie pykło. Ajajajajajajaj. Smok, dobra, smokiem zagramy. Tam postać tak troszkę średnio ogarniam. Ale zobaczymy. Wiecie, jak ktoś ma dobrego aima, to może samym aimem gości porobić na daleko. Ale no skille są też bardzo ważne, żeby je wykorzystać, nie? Bo to jest jednak przewaga, jak się dobrze ze skilli korzysta. Także lecimy z koksem. Musimy ugrać i mamy wina. Ja lubię rywalizację. Jak jest taki tryb, gdzie można, wiecie, rywalizować na multi, to jest super sprawa. Dobra, let's go. A tą kulkę pod dwójką mogę wystrzelić i to leci automatycznie w przeciwników, coś takiego, jak dobrze pamiętam. O. To poleci do niego, a tylko jak... O kurde, jakie to... OP to jest! Jakie to jest mocne. Dobra, teraz damy mu... Tu jest kolejny. No witam. I jeszcze ulti na tego. Dziękuję bardzo. Porobieni. Łatwiutko. Ile fragów miałem? Można zobaczyć jeszcze tabelę? Kurde, chyba nie będzie tabeli. Czy będzie? Ale chyba otwierałem tabelę, tak mi się wydaje, bo był pogrom, był pogrom. Ta drużyna wygrała. 4-1. Ciekawe, ile fragów dokładnie zrobiłem. O, jest, chyba jest. Najlepszy wynik. Lake 2106. 11. Seria pokonana 9. Ale jestem OP. Tak to się robi, tak to się robi.
Seria pokonania 9. Numer 1 w drużynie. Pokonania numer 1 w drużynie. Asysty, leczenie. To już się nie jest ważne. Najważniejsze są statystyki, wiadomo, te tutaj. No i co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak widać, AIM dopisuje. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Łapki w górę mi widziane, subskrypcje, dzwoneczki. I do następnego. Cześć.